Ale powiem wam, widzowie, że naprawdę to... Może to tylko mi się tak podoba, ale naprawdę mi się podoba. Eldon Arionie, oczywiście Hunter na mikrofonie. I witam was w kolejnym materiale z RL Crafta. Kolejny godzinny materiał. Słuchajcie, dzisiaj będę chciał dokończyć sobie budowanie domku. Jak ktoś to wybaczcie mi, ale jest przed dziewiątą i ja nagrywam. I tak sobie pomyślałem, widzowie, że będziemy musieli troszeczkę zmienić... ilość materiałów w tygodniu, ponieważ chciałbym, żeby wszedł jeden materiał z serwera, z Freakimonów tygodniowo. I wydaje mi się, że od następnego tygodnia, czyli od jutra w sumie już, będzie to się rozkładało tak, że poniedziałek, środa będzie RL Craft, piątek będzie Freakimon jakiś film i sobota, niedziela będą te godzinne materiały z RL Crafta, bo widzę, że one bardzo fajnie się przyjęły, nie spodziewałem się, że aż tak. Dla mnie to też jest super, żeby je nagrywać, bo to jest mega wygodne. No i chyba tyle w sumie tak naprawdę, widzowie. Chyba tyle. Dobra. Co na dzisiaj? Na dzisiaj muszę dokończyć na pewno chałupę, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj chałupa była w taki sposób niedokończona. Oświetlenie mniej więcej test też jest już zrobione. O, tu widzę, że się zombiaczek pojawił, to ja go pójdę od razu wyjaśnię na szybko. A, już nie ma nic do wyjaśniania. No dobra, dobra. To tyle. co jeszcze, widzowie? No ogólnie to jest bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze pod względem materiałów i pod względem mojego wyposażenia też, bo jak sami wiecie z ostatniego materiału, no jednak... Jednak mam tutaj bardzo, bardzo... dobry enchant, który się nazywa Lifesteal i ten Lifesteal to on po prostu tak robi grę, ale to tak potężnie robi grę, że to jest widzowie aż przykre normalnie dla tych mobów, co tutaj muszą walczyć. O właśnie, tu poczytałem sobie ostatnio komentarze i mówiliście drop RL Craft, tutaj masz potiona, bo ja podkładałem gdzieś te potiony i nawet nie wiedziałem gdzie, widzowie. I tak to wyszło, że teraz już muszę przekładać z powrotem wszystko tam, gdzie powinno być, bo się pomyliło mi trochę razy. Dobra, i teraz tak. Na pomysł wpadłem taki, widzowie, że trzeba będzie książki poogarniać, bo na pewno będę chciał sobie... Czekajcie, czy ja mam geonachowy? Nie mam geonachowego. Nie mam niestety. No trudno, dobra. Będę musiał sobie, widzowie, ogarnąć książeczki. Będę musiał sporo sobie ogarnąć tych książeczek. Bo będę chciał sobie zrobić w przyszłości już takie gotowe książki, które po prostu tylko zaaplikuję na bronię. I wtedy już będzie gituwa całkowicie. Tak myślę, gdzie, w którym miejscu by dać drabinkę. Tutaj może sobie dam drabinkę. Ja bym sobie poszedł po nią. No i trzeba dokończyć tą budowę domu. Chyba, że zostawiam sobie, chociaż nawet nie. Na razie sobie tak zostawię jak jest, bo nie chce mi się tego kończyć. Może to kiedyś offstream dokończę. Z offstream, przepraszam, off. Po prostu nie na odcinku, tylko po prostu poza sobie dokończę. O, w ten sposób chciałem powiedzieć. Już wierzycie w to, że ja jednak poza to nic nie robię, także jestem legitnie sprawdzony. Pójdę sobie, Jezu, drabinki miałem wziąć. Pójdę sobie, oświetlę tam górę, bo muszę mieć pewność, że tam mi się nic na tych blokach nie będzie respiło. Nie wiem, jak to wygląda tutaj, ale teraz chcę sobie to zrobić, żeby było dokładnie tak, jak mówię, czyli tutaj na przykład sobie damy jedną pochodnię, tutaj sobie damy drugą pochodnię, tu powinno już ładnie oświetlać wszystko, powinno, ale nie wiadomo, czy tak jest do końca, dlatego ja sobie wolę cyk i cyk jeszcze zrobić. Dobra, i tyle mi starczy w sumie. To ja potrzebuję teraz to sobie schować, wziąć sobie siekierę, rozrąbać to wszystko. Tymczasowo tak, widzowie, nie? Tymczasowo to jest zrobione. Czy tam z drugiej strony gdzieś spadł ten blok? Nie wiem, gdzie ten blok spadł. Bo to był ten pilar, cholera. Dobra, niech sobie będzie na razie tak otwarte. Sorki, to moja ochrona przed wirusami. Bardzo skutecznie broniąca mnie. Tylko Windows sam siebie nie broni przed sobą, niestety. I to jest taki problem. I dobra. Poodkładać trzeba rzeczy.
Czyli na pewno tutaj dropy, tutaj na pewno drewno. No i dzisiaj, widzowie, chciałbym zrobić to, co już było przez was wyczekiwane tak długo i ja wiem o tym, że czekaliście i ja chcę to zrobić w końcu. Czyli chciałbym zająć się zrobieniem smoka piątego poziomu bądź czwartego, jak Bozia... przepraszam, jak Bozia da. Tak zrobiony będzie. Były już różne spekulacje od was, gdzie on może być, co i jak. A ja teraz, dokładnie w tym momencie, widzowie, no scam full legit, wpadłem na pomysł, jak go mogę znaleźć. Halo, halo. Już tłumaczę, jak znaleźć smoka. Przede wszystkim włączamy sobie tło. Idziemy sobie... O tu. Wykopujemy fortunką kosztowności. Znaczy, to nie jest ogólnie ten plan potężny, tak chciałem tylko dodać. Ale o co mi chodzi, widzowie? Chodzi mi o to, że tutaj jest leże, tak? To znaczy, że jeżeli tutaj jest leże, to gdzieś na tej wysokości będą inne leża. Czyli idąc moim tropem z poprzedniego materiału, gdzie próbowałem właśnie znaleźć, to ja po prostu powinienem się kopać gdzieś na tej wysokości. I jeżeli ja się będę kopał gdzieś na tej wysokości, to automatycznie będzie to działało tak, że ja po prostu znajdę to leże. Siłą rzeczy. Bo będzie na tej samej wysokości. Tak se na to wpadłem, widzowie, ale ten Adaś to jest mądry. Dobra, water drop. O, to niezły water drop. Ale na szczęście mam coś, co pozwoli mi się healować bardzo szybko. Golden Bootsy, warming, to ja tego nie chcę. Zaraz tutaj moba wyciągam, bo widzę, że tutaj się pozwalają trochę za bardzo sobie. Dobra, trzeba moba wyciągnąć, bo on tu będzie jednak robił mi robotę. Morok, dawaj, chodź Moron. Chodź Moron. Bez ciebie to nic. Się nie dzieje. Najpierw sobie emeraldy chcę pozbierać. Bo jednak te emeraldy... Ta, i powiedzieliście mi w ogóle, widzowie, takiego pro... O, o! Czy to jest... Nie, to nie jest to, kurde. A chciałem was pochwalić, widzę, bo powiedzieliście mi takiego fajnego protipa, że ja na to nie wpadłem, że przecież jeżeli chodzi o trzymanie przedmiotów w grze, to ja mogę sobie odłożyć je do plecaka i ten plecak trzymać w mobie i ja będę mógł wtedy sobie trzymać, tylko no teraz już nie mam możliwości, teraz już nie będzie mi się chciało wracać, ale na przyszłość to jest bardzo, bardzo dobry pomysł, widzowie. Jak wy normalnie nie pijecie, to myślicie czasami i to mnie bardzo cieszy. Dobra, tu mam mniej więcej rzeczy porobione. Co mamy tutaj za enchant? Atomic Deconstruction. To jest akurat fajny enchant. To jest akurat fajny enchant. Dobra, widzowie, najpierw zajmuję się tutaj o... znalezieniem. Nad tym silverem też się zastanawiam, czego czasami nie zebrać. Dobra, dawaj je. Tudym. 33 level, widzowie. Dobra. Nie ma co się bawić. Trzeba lecieć. Twardo i do przodu. Także tak zrobimy. Lecimy, widzowie. Oj, tutaj woda mi się przyda. Z tego, co widzę. To tak zrobimy najpierw. Cyk. Włączymy sobie mojego... Jezu, nie to, nie czat. Włączymy sobie mojego X-Raya.
Cycle Treasure. Czy to jest pod P? Emerald. I teraz gdzie mi to pokazuje? Pokazuje mi to dosyć blisko, ale dobra. Lecimy, widzowie. Dzisiaj musi być już smok. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Silvera też będę zbierał. Idziemy szukać. Bo gdzieś tam czeka na mnie leże smoka. O, hard crystal shardy. Tam gdzieś czeka leże smoka, widzowie. I to leże smoka. Tylko tak jak mówię, to musi być... To musi być gdzieś pokazane tak... Po prostu musi mi się zaświecić, nie? Że są emeraldy blisko siebie. Ten lapis... Dobra, w sumie mogę zebrać. Czy jest wespulowe? Jest wapula, wapula jest. O kurde. I to jest to, co bym chciał. To jest to, co bym chciał, widzowie. Tylko nie pamiętam, jak się z wapuli robiło, ale kurde. Będę musiał to też sobie ogarnąć. Ta wapula daje o wiele większe możliwości kopania. Jak widzicie, bo tam jest 5, mam 5-3 na 2, a tutaj mam 7 na 4 na 4, także to jest taki korytarz długi. Ale spokojnie, ja potem sobie porobię, bo i tak będę chciał zrobić jednak wyposażenie, które będzie miało... Które będzie się opierało na tych... surowcach. Przynajmniej nie na surowcach, tylko na dropach z tych mobów z Lykanitesa, bo to jest... To jest po prostu o wiele lepsze, no. Mówiąc krótko. Nigdzie na razie emeraldów nie widzę. Bardzo dużo lapisu za to. Dobrze, ja na kolejną wapulę czekam, albo na te jej enchanty. Jakiś red rock. Cyk. No na razie... Ani widu, ani słychu. Czekaj, bo F3 plus A... To jest przeładowanie czanków. Bo w taki sposób też sobie mogę trochę cheatować. Żeby po prostu patrzeć, gdzie są. Tam są czupakabry. No ogólnie trafiłem na kopalnię. Co szczerze mówiąc, trochę mi się nie uśmiecha. Trochę mi się to nie uśmiecha, że tak jestem w takim miejscu. Hmm.
Dobra, lecimy dalej. No powiem tak, smok 5 poziomu nie powinien być problemem. Nawet 4 czy 5. No i mam nadzieję oczywiście, że na samicę trafię, bo to jest bardzo ważne, tak? Bo samica tylko będzie miała jajko. Tutaj się za szybko ładują. Tupiesz tam za mną? Tupiesz. Lecimy dalej, widzowie. Trzeba znaleźć. Ja już sobie nie daruję naprawdę. Bo smok 5 poziomu jest mi potrzebny, bo ja bym bardzo chciał już pójść naprawdę do netheru tak porządnie, do endu, żeby sobie pofarmić tych główków, ale widzowie, nie mogę tego zrobić, jeżeli mam, jeżeli nie mam zbrojki takiej porządnej. No i będę chciał sobie już też ogarniać, widzowie, powolutku ten. Muszę się kawki napić, bo jeszcze nic nie jadłem, a ta kawka ma trochę kaloriów, także trzeba trochę się podposiłkować. O, no. Muszę, widzowie, ogarnąć jak najszybciej ten armor cały, Dragon Steelowy. On będzie naprawdę super. Jezu, nie to. Dobra, lapis działa. Czy emeraldy też będą działały? Wszystko będzie działało. No czasami mam takie wrażenie, że ten... że to się zawiesza. O kurde, jakaś lawa. Dobra, na razie pomijam, nie chcę mi się siedzieć i bawić. Liczę po prostu na to, że coś będzie, widzowie. Jednak znalezienie tego jest ciężkie, tego miejsca. Naprawdę ciężkie. Woda. Ale jest taka woda dobra. Myślałem, że jakaś taka... bardziej problematyczna, a to jest easy jeszcze. O! Dobra, mamy to, widzowie. Chyba jest. Chyba jest, widzowie. Oj, jest! Dobra, smoczku. Ja naprawdę mam nadzieję, że ty jesteś tym, czego szukałem. Ja naprawdę mam taką nadzieję. Powyrzucam trochę rzeczy. To jest dokładnie to, czego szukałem, widzowie. Dobra, wyłącz na razie. Trzeba się dobrze przygotować do tej walki. Dwa staki wezmę na wszelki wypadek, dobra. Oj. Oj. Minecraft nie wytrzymuje. Tam wszystko jest, i spektre, i nie spektre.
Może trzeba bardziej zejść w dół. Podejdę trochę z innej strony. Gdzie jest smok? Oj, bo tutaj mi się jakieś enchanty wrzucają niemiłe. Czekajcie, wyłączymy tak. No jest tu zdecydowanie zbyt ciemno. Kurde. Może zrobimy tak, tak. A gdzie jest smok? Musiał wylecieć. Musiał wylecieć smok. Dobra, chodź, lecimy stąd. Tak, jest smok. Próbuję wylecieć. Gdzie, kurwa? O Jezu, jakie lagi. Leżysz! Leżysz, smoku! Wither Skeleton Skull, widzowie! Mam już możliwość zrobienia Withera. Ja pierdolę, ile się dzieje! Dobra, teraz tylko pytanie jest zapytywane. Czy to jest smok żeński czy męski? Czterdziesty trzeci level. Dobra, dawaj dropa. Tak, widzowie, to był zdecydowanie żenicki. A ja go na 20 strzału jebałem. Trochę mi wstyd, widzowie, że tak za taki silny jestem. Nawet nie na 20 strzał, na mniej trochę. O, no to teraz. Dobra, ile łusek ogólnie? 64 łuski z tego co widzę. Nie, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. 70 łusek, widzowie, z tego smoka było. Jest głowa z 5 poziomu. Dragon Skull, kurwa, 5 stage jest. Teraz tak. Widzowie, idziemy po expa, bo tu widzę, że exp się robi bardzo dobrze. Ja tu zdobywam expa. Będziemy zaraz sobie craftić książeczki, bo tu widzicie, że jest bardzo dużo. No to już, widzowie, najważniejszą część tak naprawdę chyba mam za sobą, powiem wam szczerze. Trzeba będzie zrobić schronienie dla tego smoka, przygotować odpowiednie i wykluć to jajeczko. Poszedł on, kurwa, stąd chamie. Garbaty, ty tak samo. Jezu, ja teraz z tym leczeniem, widzowie, to ja... Dobra, widzę, że mi powoli pada głowa. Trzeba ją będzie zaraz sobie zenchantować, znaczy połączyć sobie. Dobra. Wal go tam, dobrze. Co ty miałeś ciekawego? Ale expa se pobija, widzowie. Matko bosko. To wyrzucam od razu, Ironore wyrzucam, to nie, to se zostawiam. Gościu. Fire Dragon Flash to se wywalę, bo tego mam już 2 miliardy, to tego więcej mi nie trzeba. Spectral Bolt Harge to też se wezmę. Emeraldy, emeraldy przede wszystkim. Tak, bo o ile dobrze pamiętam, to ta łajza smocza, to ona, nie wiem, czy Dragon Mil się to chyba nazywa. Nie mylić z Milfem, ha 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 ha.
On chyba się karmi smoczymi takimi właśnie przysmakami i te smocze przysmaki nie wiem, czy się czasami z emeraldów nie robiło. Może się robiło z czegoś innego, ale po prostu pozbieram, żeby mieć... Emeraldów nigdy dość, może tak to ujmę. 45 level, ja pierdolę, ile będzie enchantowania, widzowie. A jeszcze ten lata w ogóle i jest kurwiony i zabija wszystko, co się rusza. To już jest w ogóle też poezja, potęga i magia i... Weź mnie, kurwa, idź z tym spektrę zajebanym. Co ty tu próbujesz zdziałać? Idź mnie też stąd. Mój ziomek tutaj lata i wyjaśnia wszystkich, ja tylko chodzę, ekspa zbieram. Jezu, grułe, idź stąd, naprawdę. O! Dobrze, 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 dobrze. I emeraldy jeszcze. Niech się zbiera. O, ale siadło, widzowie. Miałem bardzo dużo szczęścia. Naprawdę bardzo dużo szczęścia miałem. Jestem zadowolony z tego szczęścia, co miałem. Bo to było takie bardziej dobre szczęście niż mniej dobre szczęście. Powiem szczerze, przyznam. Możesz ich tam powyjaśniać? Moronie, na coś się przydajesz? Ile emeraldów? No ponad 100 emeraldów, widzowie, zebrałem. A tam jeszcze trochę ich mam. Dobra, powinno mi styknąć. No tyle emeraldów, co mam, to widzowie, powinno styknąć. Okej. Ziomek, słuchaj. O kurwa, a ty nie masz. Czyli musimy wracać tym samym wejściem, co żeśmy weszli? I musimy zrobić długi powrót. Bo ja jakoś z tej strony wchodziłem. Ta, z tej strony to było. Wchodzone. Dobra, widzowie, czeka nas długa droga z powrotem. Bardzo długa nawet bym powiedział. Dobra, ale najpierw tak, cyk. Robimy sobie tutaj Shadowy Creature Spawn, niech się weźmie, zespawnuje, nie wiem. Gdzieś indziej, że tak powiem łagodnie. Okej. Lapis jest? Jest. Emeraldy są? Są. Dragon Egg, kurwa, jest. Dobrze, to ja już mogę, widzowie, teraz zapierdalać trzeba, jak to mówi przysłowie. W ogóle, gdzie ja pobiegłem? Ja pobiegłem nie tak daleko w sumie. Na dobrą sprawę. Dlaczego ja tutaj nie mam przejścia? Ja spadłem jakoś z góry, czy co? A nie, tutaj. Dobra. Robimy tak, o, i cyk! Na speedzie 3. Wypierdalaj mnie stąd. Ja się go wystraszyłem, ja nie wiedziałem, czego się po nim spodziewać. Co on będzie mi chciał zrobić? A dlaczego ja nie miałem przygotowanej podki, to nie mam pojęcia. Benz. O, Enchanter Amantent. O, dziękuję za Widera efekt i za efektywność 2 na tym. Dobra, wracamy, widzowie, i przygotowujemy sobie już wszystko. Tup, 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 tup. Benz. Niczym przecinak. Czekaj, jak ja teraz tutaj szedł, dobra. Cześć, Chupacabra. Nara. Czy tutaj szedłem? Byłem tutaj? Jak Domestos? Czy nie tutaj? Niby nie tutaj, ale nie tutaj. To tu byłem, dobrze.
tup 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 tup. Już niedaleko. Wiesz co, ja cię zdismisuję na razie. Mordę se powinienem zdismisować, wiecie widzowie? O. Ale jest gituwa. No to widzowie. Kurwa, ale zadowolony jestem. Matko Bosko. Nie wiem, kiedy tak ostatni raz z gry byłem zadowolony jak teraz. Że se smoka tak normalnie o. Elegancko ujebawszy. Wy nie dacie se rady, nie dacie se rady. Dobra, weź mnie z tym instability. W łeb się pierdolni. Dobra, gościu, zbieramy expy. Bo tu i 40. Jezus Maria, ile ja mogę książków? Ja mogę, widzowie, ile? Dużo książków mogę. Dużo książków mogę. My! O ty kurde. Leżysz, spectre. Dziadu paskudny, dobra. Chodź moron. 49. A, chciałyby wejść do środka, a nie mogą. Bardzo dobrze. Nie ma kurwa, zakaz jest. Monsters nearby? O, nie mogę pójść spać, kurczę. To trzeba te wszystkie monstersy nearby rozwalić. Już? Chyba już. Dobrze, a wy tu brońcie, ziomeczki. Na dachu nic nie ma, także bardzo dobrze. Villagery tam są. Niech palą wroty. No gdzie mam monsters nearby? No nie gadaj, że przez tego kutafona. Dobra, ile w ogóle tej nocy stało? Północy jest. A chuj tam, niech będzie. Ten dziad, kurwa, widzowie, ten dziad jeden. Ja to będę musiał pozalepiać tu wszystko. A to nie wypadło, a ja to muszę wziąć. Nara. Poliszet andezite, ale za mało go jest. Gdzie jest więcej mojego poliszet? O, bida, widzowie, bida. Dobra, mam nadzieję, że teraz będę mógł zasnąć. Jest, mogę zasnąć. No i elegancko. Dobra, widzowie, słuchajcie, ja sobie dismisuję tego ziomka, Nara. Trzeba przygotować książeczki. Najpierw to ja muszę podkładać rzeczy, widzowie. Coś mi się wydaje, że będziemy szli w do Dragon Steela, oczywiście, no w co moglibyśmy pójść. Ale zanim pójdziemy, ja wiem, przepraszam, widzowie, wiem, wydaje wam się, że jestem popierdolony, że się jaram grom, ale no... Musicie sami zrozumieć, że... O Jezus Maria, źle. Wy pewnie się jaracie teraz tak samo jak ja. Jesteście tak samo podekscytowani tym, co tu się kurwa odjebało w tym momencie w tej grze, widzowie. Naprawdę, bo to jest kosmos po prostu. Cyk. Ten krystal.
Też nie, ten krystal to... A Jezus, użyłem go niechcący. Wapula. Slot typ Axe. Ja będę musiał sobie poczytać na temat właśnie, o tutaj Cinderblade, to też jest dobre. Bo tutaj Burning jeszcze daje. Ale ja będę, no i oczywiście widzowie, mogę w końcu Withera zrobić. A jeżeli mogę zrobić Withera, to znaczy, że będę mógł zrobić Netherstara. A to znaczy, że będę mógł zrobić sobie tylko pierścień regeneracji, który jeszcze dodatkowo, widzowie, da mi możliwość... jak to się nazywało? Że będzie mnie leczyć też cały czas. Także nie dość, że ja się będę leczył z uderzania, z po prostu z napierdalania tutaj z tego Flamed Dragon Bone Rapier, co wiadomo, oczywiście potem będzie zmienione. To jeszcze dodatkowo potem wleci mi, widzowie, elegancko leczenie normalne tego typu Benz. Yes. No teraz to jest pro... Teraz jestem, widzowie, zadowolony. Jak jeszcze sobie zrobimy tego Dragon Forge i będzie tam porobione, to już w ogóle będzie piknie. Dobra, dawaj książki, lecimy z enchantami. Patrzymy... Efficiency nie, to od razu sobie robię zmieniam. Fling, co to daje? Similar to knockback, bo knockback in vertical motion. Nie, to takie coś to se weź. A safeguard? Prevents explosion from destroying blocks. To też nie. Lesser fire aspect wolę w tym momencie. Long cast, feather falling, destructive. Fishing rock can be... To nie. Destructive. To też nie chcę. Power 4. To bierzemy. Strafe 2. Increase bow draw speed. No a tu jest strafe 6. No to będzie przydatne. To będzie przydatne, także tego... Oj, prot 3 i arrow recovery. O, to jest bardzo dobre. Burning shield. To jest enchant na tarczę. Też może być. Lunar's Blessing. One of the 2 days and night enchantments. Deals extra damage and applies blindness if it's night and lesser if it's day. A to nie, to jest takie chujowe. Advanced Punch. To zdecydowanie chcę. Purification Economical. Economical z tego co powiem... Czekaj, Purification najpierw. Purify Central Entities if they purify a fable. Dobra, Economical. Give the chance to not consume, to jest bardzo dobre akurat. To ja bym sobie Economical wziął i Sharpness jeszcze wszedł. Range, o tak, zdecydowanie. Range to jest to, co chciałem, to będzie łuk. Tunneling, Cooling, Unbreaking. Dobra, damy sobie Unbreaking. Efficiency 4, Dark Shadows jakieś. Dobra, to jakieś głupie jest. Dobra, na razie nie mam levela, ale mam trochę, widzowie, książków, które będą bardzo dobre pod względem właśnie przyszłego tworzenia potężnych, mógłbym to ująć, potężnych, widzowie, potężnych wyposażeń tego typu Benz. To co, najpierw tutaj bym sobie dał gdzieś to kowadełko. I teraz tak, co ja bym sobie chciał? Tutaj na pewno Power 4 z range'em to będę chciał sobie połączyć. I Advanced Punch bym sobie chciał połączyć z tym. Mhm. Tutaj ten Strafe 2 mi odejdzie.
To może na razie nie tak. Ja bym sobie z tym ekonomikalem dał. Dobrze. To mam zrobione. Książki Enchant. Jeszcze muszę popatrzeć, co ja tutaj mam, widzę, bo ja mam trochę takich rzeczy właśnie fajnych. Sharpness 4. Unbreaking 3. A ja mam Economical 4. Ja mam dwie książki. O, widzę, że tu też mam Advanced Effectiveness. Ale to będzie dobre, widzowie. To będzie bardzo dobre. Weź mi to poukładaj w ogóle, bo jak tak mam rozpierdolone, to ja nic nie widzę. Dobrze, dobrze, jest gituwa, widzowie, jest gituwa. Dobra, poodkładam sobie te książeczki. I powybieram sobie te, które będą mi potrzebne. Economical będzie mi potrzebny. Gdzie jest ta moja książka? Tutaj jest książka podłóg. Tu jest też podłóg. To ja sobie tutaj dam te książeczki na razie. I trzeba będzie, widzowie, zająć się zaraz... Tak, zastanawiam się, czy czasami nie... Rzucę sobie tego Sharpnessa 4. Ja potem i tak będę robił. A ten Sharpness 4, jak sobie teraz go rzucę... Aha, tylko ja nie mogę. Rozumiem. No dobra, no to jak nie mogę, to nie mogę, trudno. O, to trzeba naprawić. Zbrojka? Daj. Tutaj z Advanced Thorns wejdą Burning Thornsy. Dobra. Ale mam przynajmniej łeb naprawiony. Jest zmiana Thornsów, widzowie. Kurwa, dobre, dobre. Podoba mi się to strasznie. Podoba mi się. Czwarty level. Muszę tutaj zalepić. Gdzie ja miałem budulce kamieni? Jest. Polish Andesit, jest. Pięknie, pięknie, widzowie. Naprawdę mega się ładnie układa. Teraz trzeba przygotować, widzowie, Dragon Treaty, to się nazywało? Nie, nie, Dragon Meal chyba. Dragon Meal, o, dokładnie, Dragon Meal. Aha, to z tych się robi. Czyli po prostu potrzebuje dużo kości i dużo mięsa. Mięsa mam trochę mało. Jest creative. No to teraz kurczaki się przydadzą. Ta moja farma kurczaków, którą tutaj miałem, widzowie, przez ten długi czas. O! Suritamu. Na hita padł, tak o. Ta moja faremka tutaj, widzowie. Szkoda, że nie mam niestety lootingu na tym, ale no... Nie można mieć wszystkiego w życiu. A jeżeli chodzi o ten... Ja to będę musiał zburzyć ogólnie. Bo to mi się tutaj już nie przyda. Ja będę musiał to sobie bardzo ładnie wszystko uporządkować, bo to jest na razie dupa, widzowie. Czekajcie, tylko to wezmę. Mi zaczyna w nosie kręcić. 21. Oj, tutaj jest trochę mało, ale spokojnie. Zaraz zrobimy, widzowie, sobie ładniejszy kurnik, taki... Taki naprawdę ładny kurnik zrobimy sobie i zrobimy sobie też miejsce dla smoczka. Tym się trzeba by w sumie zająć w pierwszej kolejności, czyli miejscem dla smoczka. A potem zrobimy sobie kurnik i będzie gituwa. Proszę mnie dać do spania. Ale leci, widzowie, ta seria. Yes. I mam Mother of Dragons, Obtain a Dragon Egg. Ale kurde, taki... No lucky shot, widzowie, naprawdę mega lucky shot. I się trafiło. A tu jeszcze flinty wlecą, to już w ogóle. A czemu ja nie mogę?
A, bo one się bugują na tym płotku. I najpierw muszę płotek ściąć. Rozumiem. Dobrze, tak się zrobi. Słapniemy sobie. Trzeba to zniszczyć, widzowie. Tutaj tak brzydko jest, a teraz ja se poprawię, będę miał elegancko. Dobra. Zmieniamy oczywiście narzędzie na to do kopania i cyk. Elegancko jest pokopane, widzowie. Dobra, to trzeba by zająć się, widzowie, przygotowaniem, tak jak już powiedziałem wcześniej, leża dla smoka, w sensie takim, żeby to mogło sobie rosnąć i żeby nic mu nie przeszkadzało w rośnięciu. Tylko najpierw tak, tu bym sobie chciał powypełniać. Tu jest jeszcze trochę dyrta. No tu wiadomo, że trzeba będzie poprawić. O, nawet tutaj pickaxe mi się trafił. Cyk. O, elegancko. Ja zaraz sobie wezmę, poza tym tego dyrta też mogę sobie tu powypełniać, ale to za chwilę, widzowie. Najpierw trzeba będzie zająć się zdobyciem smoczka i przygotowaniem, może nawet nie tyle co tych jajków, ale chociaż... Bo tutaj w sumie każdy rodzaj jedzenia. Sileksy, cypigisy, jakieś maki, koncentraty, turkej. Surowe, niesurowe, tutaj arizaurusy, tutaj nawet surowe właśnie też mogą być na Dragon Mile. Wszystko się nada. Tylko po prostu, no, musi być, nie? Sileksy są, rabity tu są, to jest też. Czy z rybek można? Bo nie wiem, czy z ryb można. Jak z ryb można, to też będzie spoko. Widzę tylko sileksy, ale nie, chyba nie można z tych normalnych. No dobra. No to w takim razie, widzowie, ja biorę kości i kręcimy. Jezu, nie avian. Te chcę. O, mam 7 Dragon Milów, widzowie. Ale takie też mogę zrobić, o. Dragon Mil. I co jeszcze mogę? Nic nie mogę już. Kości brakuje. O, to kości to ci u mnie dostatek, gościu. Gościu, nie martw się o to, że zabraknie kościów. Avianowe są, wszystkie tutaj są. No i gitara. Ten potion to mogę sobie wrzucić do podku w sumie. A, jeszcze Rose Silex Smith. Prawda, bo to też jest. Jeszcze raz, by się pomieszało. O. Dobra, i te już z modów też weszły. 27, widzowie, Dragon Milów. To jest już sporo. To mogę odłożyć. Okej, i zajmujemy się w takim razie, widzowie, stworzeniem miejsca dla smoczka. Tak myślę, może bym z kości zrobił. Takie będzie mroczne trochę, bym powiedział. No, można by z tego zrobić. To jest, widzowie, good idea. Tylko najpierw poodkładam sobie rzeczy i przechodzimy zaraz do tworzenia właśnie miejsca dla wylęgnięcia się smoka. To mam. Zapalniczkę mam przy sobie, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. Mogę sobie to schować. Żarcie tutaj i mogę jeszcze zaraz... na chlebach będę sobie jechał na początek. Niech będzie. Potrzebujemy teraz tego. I chciałem sobie zrobić z bloków kości. No to robimy sobie z bloków kości. A nie, to z bone meala się robiło.
Czy ja bym potrzebował takie coś? I teraz z tego bloki kości, o. Dobra, potrzebuję trochę miejsca. I zrobimy. Cyk. Zobacz ile budulca. Będę chciał sobie coś podrosnąć, to będę sobie rósł bardzo szybko. Dobra. I teraz tak. Ja bym sobie od razu dał to w miejscu takim, w którym będzie ten smok. I on będzie gdzieś tutaj sobie powiedzmy chuchał. Bo tutaj jest właśnie miejsce, w które on musi chuchnąć, żeby te sztabki wyrabiać. Czyli ja bym gdzieś tutaj na przykład stworzył to miejsce. Tutaj powiedzmy, że będzie o. I teraz trzeba zrobić tak, że bierzemy netherracka. I teraz wezmę sobie kości tutaj. Poukładam wszędzie tak o. Tak, żeby on miał 2 na 2 przynajmniej, nie? Wiem, że jest mu mniej potrzebne miejsca, ale ja wolę, żeby było tak ładnie zrobione. Jeszcze. On musi mieć komfort. Kości brakuje, co ty? Na pewno nie zabraknie. Żeby on tutaj nigdzie nie poleciał, bo ja nie chcę latać potem za kolejnym smokiem, chociaż będzie możliwość taka, w razie czego, ale na razie to po co mam się męczyć, nie? I teraz tak, widzowie. Zostawiamy sobie tutaj, kładziemy sobie, robimy tak, inaczej. Cyk. Tutaj sobie dajemy zapalarę, kładziemy jajo smoka i je po prostu podpalamy. I w tym momencie ono potrzebuje chyba jednego całego minecraftowego dnia na to, żeby po prostu się zrobić. O kurwa, co to? Sharknado, widzowie. Ale w dobrym momencie dałem. Sharknado. Jezu, jak to wyrzuca. Dobra, pet, chodź tu. Pomagaj. Nie wiem, co to daje, ale... Jezu, czemu przy smoku? Czemu przy smoku? Jezu, jak to mi rozwali jajo smoka, to sobie zgame moduje, nie? Znaczy dużo expa będzie, nie? To jest plus, ale... Sharknado no longer spawning mobs. A weź to teraz poubijaj wszystko. Jezu, jaki event się trafił. Znaczy, no one nic mi nie mogą zrobić, nie? Bo... To są w ogóle wodne stworzenia, nie wiem, czy wiecie. Jezu, pić mi się chce teraz. Daj mi możliwość się napić chociaż, gościu. Poszedł won stąd. Kurwa, ja się nie mogę ruszyć! Ja pierdolę, przez takie gówno nie będę mógł nic zrobić? Bo tu jest ten skurwiel, dobra.
Bo tu jest dziad. Leżeć, dziady wredne. Powystrzelam wszystkich. I tego tutaj na dole skurwola. Przez to, że on tutaj był, to ja nic nie mogłem zrobić. Dobra, zobaczmy jak się... Ja pierdolę. Ale naprawdę niefortunne miejsca się zrespiły, nie? Dlatego muszę tutaj też to zalepić któregoś pięknego dnia. Dobrze, mam chociaż tego salmona, tych rybek mam. Bo w sumie rybki też się przydadzą. W przyszłości. Do czegoś. No nawet se kurwa nie żartuj. Jezu, tu pod spodem coś jest. Jest dziad. Oj, sorry. Bij ich tam, bij. Ale to miało normalnie, widzowie. Tak mi skomplikowało. A ja tylko do spania chciałem iść. No co jest jeszcze? Jakieś niewidzialne. Dobra. No mam nadzieję, że już mogę pójść położyć się w końcu spać, kurwa mać. Co za dziady, no nie dadzą nic zrobić, nie dadzą, nie dadzą. A ja muszę jeszcze, no jeszcze ten kurwa, pet jebany. Dobra, muszę zobaczyć jak tam jajko smoka, bo... Od razu mówię, gamę modę leci jak coś jest nie tak. O, zobacz. To chcę i tako. Dobra, a my stąd wychodzimy, ziomek. Najgorszy event, kurwa, jaki mógł się chyba trafić. No nie wiem, czy może coś gorszego było. Ale to było zbyt przejebane. Tutaj zobacz ile dropów w ogóle, ile expa wszystkiego. No taki plus, nie, że expa chociaż trochę dostałem. Dobra, podjedzmy sobie. Niech się tam wykluwa. Nie możesz wyjść, jak człowiek? Możesz, dziękuję. O jejku, jejku, widzowie, widzowie. Co to się porobiło, to nie mam pytań. No to słuchajcie, w przyszłym odcinku, tym półgodzinnym, na pewno robimy sobie Withera. Bo Wither jest do zrobienia, zobaczymy czy z niego jakieś ten, bo mam Wither Skeleton Skullów już 4 w sumie. Na pewno jakiś Nether Star stamtąd poleci i podkładam sobie te rzeczy w sumie, bo za dużo tego mam. Trochę żarcia, trochę rybek się trafiło. Trochę tych upieczonych, trochę nieupieczonych. Tu dropy niech lecą do dropów. Co to jest w ogóle? Respiration Fire Protection. Jezus Maria, jakie dziadostwo.
Dobra. Trzeba pochować rzeczy. Będę musiał też porobić sobie, z tego co widzę, inne strzały. W sumie mam już tyle diamentów, że mogę sobie porobić na pewno cały backpack tutaj tych strzał diamentowych. No to już jest do zrobienia zdecydowanie. Przepraszam widzowie, ale tak mi zirytował ten event. No bardzo, bardzo dobijający był, bo przestawił mi w sumie moje jajco. Wiem, że to się brzmi, ale tak było. Mówię jak jest. Ale najważniejsze, że udało się zrobić coś dzisiaj i to takie duże coś. I to takie duże, duże coś, widzowie. Bo ogarnięcie smoka to jest jednak... To jest jednak wyczyn. I na kolejnych godzinach prawdopodobnie zajmiemy się wyrównywaniem terenu i przygotowaniem, jeżeli chodzi o ten, o ogólnie moją bazę, żeby to ładnie wyglądało i żebym mógł w końcu iść na jakieś inne rzeczy je podbijać. I teraz co, widzowie, słuchajcie. Wydaje mi się, że w przyszłych materiałach, to tak, na pewno, w przyszłym tygodniu, te 2,5-godzinne to jeden zajmiemy się Witherem i zbieraniem żarcia, a drugi to wydaje mi się, że będzie... A drugi to wydaje mi się, że będzie... już tworzenie Dragonsteelowego pancerza i w sumie to... O, tutaj też bym sobie zrobił, widzowie. Block of Drag... O Jezu, ale ile będę tego potrzebował. To na godzinnych materiałach w takim razie. Widzowie, na godzinnych materiałach. A ja defa 30 będę musiał bić. Ja tak 30. Bo tego to ja jeszcze nie mam. O, to trzeba. A tak mam 25. To będę musiał też sobie dać. To będę jeszcze więcej bił wtedy. No. Witherbony są potrzebne. 23 atak damage. Jezus Maria. Ale to są już, to są, widzowie, już przerąbane, naprawdę. Przerąbane. Damage. Możecie dać podpowiedzi, co wytworzyć, bo ja prawdopodobnie, jeżeli chodzi o broń, będę się wstrzymywał jeszcze. Nie wiem, czy tego rapiera robić, czy jakąś inną broń. Chociaż ten rapier bardzo mnie przekonuje, no. Że 2,4 i 39 damage'a, ale no w sumie inne rzeczy też mają bardzo, bardzo ładne statystyki. Bardzo, bardzo ładne statystyki mają. Także bardzo zastanawiam się mocno nad inną bronią niż ta, co tutaj jest. I chyba tyle, widzowie. Także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna arigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie i oj... Będzie się działo, widzowie, w kolejnych materiałach. Będzie się działo. Czyli tak, plany jakie są następne. Jutro kręcimy Withera i zbieramy żarcie, żeby mieć na te Dragon Mile, żeby jak najwięcej, jak najszybciej zdobyć właśnie piąty level smoka, żeby go wbić jak najszybciej na jak największy poziom. Będę musiał przygotować sobie również łańcuchy i będę musiał ogarnąć, w jaki sposób się po prostu trzyma smoka na tych łańcuchach, ale to już sobie ogarnę. A w odcinku w środę zajmiemy się wytwarzaniem właśnie wyposażenia ze smoczej stali. Na początek armor, a w godzinnym materiale... O, name tag. O, spoko jest. W godzinnym materiale numer 1 pójdziemy sobie na polowanie znowu na smoki. I w tym materiale będę starał się zebrać jak największą ilość właśnie smoczej krwi, żeby jak najwięcej sztabek porobić. Bo jakby nie patrzeć, widzowie, no tutaj na ten blok jest potrzebne 9. Będę potrzebował ile smoczej stali na same armory. Policzmy sobie na szybko. Tu jest 5, tu jest 10, 18, 21. 21 razy 9 to jest 189 plus 194
194, 201, 205, 213. To jest dużo. I 213 to mówimy o samym... armorku. Natomiast z tym... To 219 prawdopodobnie, widzowie. 219, czyli to jest... 3,5 staka prawie Dragon Steelowych. A, i jeszcze łuk. No to 3,5 staka będę potrzebował, widzowie, tych właśnie sztabków. Po prostu muszę latać i ogarnąć jak najwięcej smoków. No z każdego leci jakaś tam krewka. Mam trochę jej tam zebranej, bo tam jest chyba Z30 przygotowane. No to potrzebuję jeszcze 3 staki smoczej krwi. Czyli żeby z każdego smoka leci, tak powiedzmy, po 5-6. O, tu mam jeszcze przygotowaną. To też sobie od razu wrzucę. No, ale... Będę potrzebował od cholery. Tak chyba można to ładnie ująć. Od cholery będę potrzebował, widzowie. Tutaj mam już cały stack. To jeszcze 2,5. I będę miał ogarnięte tyle, ile jest potrzebne. Wiadomo, najpierw zajmę się, widzowie, zrobieniem własnej zbroi, bo to jest przede wszystkim. No ale na takiego smoka, żeby to potem też ładnie wyglądało, to wiadomo, że będzie potrzebne. Także ja sobie na pewno nie odmówię tego, żeby pobiegać i zrobić. W ogóle mam 3 staki Dragon Scalesów tutaj. A i jeszcze więcej będę potrzebował, bo przecież będę musiał zrobić sobie cały secik na Masterful. To Jezus Maria, ile jeszcze roboty w tym RL Craftie, żeby zacząć podbijać faktycznie te światy. Ale to jest bardzo motywujące, widzowie, że to tak ładnie idzie. Bardzo motywujące. Także mordy, mordeczki, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to by było na tyle. Kolejny odcinek już jutro. Przypominam, zmieniają się godziny. Poniedziałek, środa, godzina 13 to są takie półgodzinne materiały plus minus. Natomiast sobota, niedziela, tutaj bez zmian, godzinne materiały, potężna dawka, dużo rzeczy jest robionych tego typu, będzie, jak widzicie. Także kaca was oczywiście do następnego, trzymajcie się, and yo.